Jaki ładny iPhone, taki czerwony, duże aparaty, ale sam taki dość mały. iPhone 13 mini. Zobaczcie to. Przegrzewa się. Ciekawe, prawie nowy telefon, a taki problem? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Apple też refurbuje swoje urządzenia. Szczególnie te, które są przeznaczone na wymiany gwarancyjne. Psuje wam się iPhone, który macie na gwarancji, udajecie się do autoryzowanego serwisu, dajecie swoje uszkodzone urządzenie. Serwis stwierdza, że należy się wymiana takiego urządzenia i dostajecie to. Chcecie zobaczyć, jak takie coś może wyglądać? Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy. Znowu się powtórzę, ale święta są za pasem. Czyli będziecie pewnie chcieli kupować iPhony, na przykład w prezencie komuś chcecie dać albo kupić iPhone'a 13 mini, jakąś 13, to jest fajny sprzęt, jeszcze dużo potrafi, relatywnie stracił na wartości, więc jest dostępny bardziej. I dzisiaj sprawdzimy sobie taki właśnie telefon 13 mini z jakiegoś ciekawego miejsca. Jak ktoś kojarzy naklejkę, to może będzie wiedział, kto jest sprzedawcą lub dystrybutorem tego urządzenia. Co się dzieje ze sprzętem? Mianowicie informuje o przegrzaniu. Teoretycznie nowy, nigdy nie serwisowany i tak dalej, a ma jakiś problem. Rozkręcamy, zobaczymy, co tam w środku się dzieje i się przekonamy, jak wyglądają takie cuda, które możecie kupić na różnych portalach typu Allegro, OLX i tak dalej. Dolne wkręty wykręcone, pora na podgrzewacz, wracam za chwilę. iPhone jest dobrze wypieczony, podgrzany. Będziemy potrzebowali żyletkę do bezpiecznego podważenia ramki ekranu. Tą czynność trzeba robić z wyczuciem, aczkolwiek mam nieodparte wrażenie, że ramka, ekran odchodzi dość łatwo. Ciekaw jestem, co tam się pojawi na krawędziach ekranu. Dolewam troszeczkę, ale naprawdę minimalnej ilości alkoholu izopropylowego. To zmiękcza trochę uszczelkę, powodując, że delikatniej można odkleić ekran w tym miejscu bez jego uszkodzeń. To pęka chips do gitary, który już jest dość wysłużony. I co, jak urządzenie wygląda? No wygląda, jakby było brudne i serwisowane. Zobaczcie, że są tutaj odciski palce na karcie, na slocie karty SIM. Jak wygląda urządzenie? No wygląda, jakby coś tutaj się działo. Karta SIM. Złącze na karcie SIM jest jakieś zabrudzone. Są tutaj jakieś odciski paluchów. Coś tutaj się działo. Teraz lepiej widać, że coś tutaj było robione. Nie wiem jeszcze co. Moi drodzy, zapraszam na wycieczkę do świata mikroskopowego. Sprawdzimy sobie urządzenie z użyciem mikroskopu i zobaczymy, co tam tak naprawdę się stało. To jest wspomniane gniazdo karty SIM. Była tutaj jakaś naklejka. Port ładowania. Tu wszystko wydaje się całkiem ok. Oprócz jakichś tam odcisków palców. Nic szczególnego się nie dzieje. Niby wszystko jest ok. A co słychać na poziomie płyty głównej? Jakieś dziwne zabrudzenia tutaj mają miejsce. Popatrzmy sobie dalej. O, robi się ciekawie. Zobaczcie, że te elementy są zbyt brązowe. Są nieco zabrudzone, a dodatkowo są niebieskie. W oryginalnych urządzeniach, nigdy nie naprawianych, nic takiego nie ma miejsca. Czyżby to urządzenie było serwisowane? Tutaj też widzicie jakieś zabrudzenia.
niebieski nalot. To urządzenie z pewnością było serwisowane. Pytanie tylko przez kogo. Tutaj też widać brud. Coś tutaj się działo. Sytuacja nie jest taka jednoznaczna, bo wygląda to z pozoru ładnie, ale płyta główna w jakiś sposób była naprawiana, była lutowana. Widzę, że wokół pamięci NAND elementy są przegrzane. Klej, którymi są zaklejone. Klej, który zakrywa te elementy, odbarwił się. I jeszcze dodatkowo jest w paprochach i pomalowany niebieskim kolorem. Coś takiego z fabryki nie wychodzi. Wykręcę płytę i dokładniej sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W tym modelu płyta wychodzi dość sprawnie. Wracamy pod mikroskop. I co my tutaj mamy? Płyta jest też pobrudzona. Nawet dość znacznie. Czyżby to był jakiś stary topnik? Jeszcze więcej zabrudzeń. Wszystkie pianki i tak dalej, to wszystko zostało wymienione. To zostało wszystko pozamieniane. Płyta była naprawiana wewnątrz, została rozlutowana. Ale co tam się zadziało, nie mam zielonego pojęcia. Zostało to zrobione przyzwoicie. Aczkolwiek nie jest to urządzenie nowe. Na pamięci NAND też miejsca mają jakieś dziwne ślady. Wszędzie jest niebieski kolor. A tutaj mamy jedno z miejsc, które były naprawiane. I faktycznie mógł to być serwis producenta. W sensie jeden z producentów, jeden z wykonawców Apple'a. Trzy firmy produkują urządzenia dla Apple'a i te firmy zajmują się też serwisem, refurbowaniem urządzeń. A tutaj na bank było coś lutowane. Nawet tak ładnie to zrobili, że zalali to ponownie tą dziwną zalewą, którą zalewane są wszystkie elementy. Gniazdo jest delikatnie nadtopione w tym miejscu. Albo jest pokryte klejem przy klejeniu. Chyba pokryte klejem jest jednak. Tak, to jest klej. Po prostu była tu nakładana warstwa kleju, prawdopodobnie ręcznie. I komuś tam się troszeczkę omsknęło. Tu też były elementy zmieniane. Lutowane, naprawiane. Klej wygląda odrobinę inaczej. Może ktoś zmieniał gniazdo. Robota jest wykonana całkiem ok, jednak użyte temperatury, odbarwienie kleju, którym zalane są elementy, sugeruje, że dość wysoka temperatura tutaj panowała. Idąc dalej, niby nowe, ale typowy refurb. A typowy refurb w dłuższym czasie użytkowania zdradza przeróżne problemy. Ten akurat komunikuje, że jest przegrzany. Co tutaj może być? Absolutnie wszystko. Ja tego naprawiać nie będę. Dam znać właścicielowi, co dostał, co kupił. Mam nadzieję, że wy takich cudów nie będziecie kupowali. Miłego dnia, wesołych świąt.